Dzień dobry, moi drodzy, albo dobry wieczór, zależy kto, o który, gdzie i jak mnie ogląda. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, oczywiście w Projekt Cars 2. Moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę w bardzo trudnych, jak dla mnie szczerze powiedziawszy, mistrzostwach GT4. Zaczynamy ostateczny etap w postaci wyścigów GT4 International Championship. I teraz tak, kolejnym etapem mamy tutaj Formułę A, LMP3, Super Trofeo, wyścigi starych samochodów, klasy B bodaj oraz RS1. Zobaczymy, dokąd mnie wywieje, ale najpierw trzeba wygrać mistrzostwa GT4. Jak widzieliście w poprzednich materiałach, są to trudne wyścigi, zwłaszcza że kalendarz nam nie sprzyja, bo Long Beach, Nürburgring, Algarve, Fuji i Barcelona to nie są wyścigi i to nie są tory, które mi leżą, zwłaszcza Long Beach, no ale jakoś damy radę. My naszym Mustangiem będziemy radośnie pomykać, a wy możecie zostawić łapeczkę, zasubskrybować kanał i wpaść na Instagramkę oraz na mój fanpage. I zapraszam was też również na streamki. I cóż, bierzemy się za roboty, widzimy się w kwalifikacjach. Moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy pierwsze kwalifikacje w International GT Cup. Widzimy już na pewno trzy Mustangi. Cztery Mustangi, bo jeszcze mi poziomu się oczywiście. Jeździ ze mną. Mam załadowane bardzo mało paliwa. Po to, żeby być jak najlżejszy. Żeby również móc być konkurencyjnym szybciej. Się rozgrzać opony. A tutaj szarpnęło chłopem. Czego złapię? Wolałbym nie miotać się za nim jak szalony. Za panem Paulem Walkerem. Chciałbym go mieć za sobą na moim szybkim kółku. Ale wychodzi na to, że to tak nie do końca będzie to. Ja. O, to było dobrze, dziękuję. Ja co prawda pojeździłem sobie trochę po torze Long Beach, przyznaję się, poszukałem setupu. O, tutaj przytale. I znalazłem ten setup, taki, który powoduje, że nie walczy tym samochodem o każdy centymetr toru. Zobaczymy, na ile mi to pozwoli, jeśli chodzi o jazdę, w sensie tempo wyścigowe. Dobra, mamy tutaj elegancko. Spokojnie. Spokojnie musimy. Ten sektor jest bardzo ważny. To wyjście jest arcyważne, by tu mi tylko nie obróciło. Kleję się do drogi jak Tommy Lee Jones. Ścigany. Tu szeroko. Jak najbliżej band. To jest bardzo. Bardzo ważne tutaj. Też również na tą długą prostą. Jest to arcyważne wyjście, w sensie takim, że tu się możemy napędzić. Tutaj aż na trzecim biegu jestem w stanie wejść. Mamy pierwszy czas, 1.30. A ja w tym momencie mam 25. Daje mi to w tym momencie drugi czas. 1,5 sekundy za chłopem. No i myślę, że
Więcej nie będziemy kombinować. Widzimy się już, moi drodzy, na wyścigu 20-minutowym. No nic, moi drodzy, P2 jest nasze. Dwadzieścia minut walki jest przed nami. I cóż, walczymy. Oj. To był mój błąd. Był kontakt. Wywiozę do BMW. Wywiozę. Mam chyba troszeczkę za dużo paliwa, coś mi się tak wydaje. To jeszcze BMW drugi za nami. Patrzymy się na oszkody mechanicznych. Bo to jest ważne. Też tam to BMW, o którym mówiłem, ono uderzyło jeszcze w ścianę. No właśnie, tak jak ja. Kurde. Ciężka sprawa. Jest szybszy, zdecydowanie szybszy. Ty kurwo! I on nie dostanie kary, nie? Taki chłop, no. To jest nieprawdopodobne, nie? Niesamowite, no ale walczymy. Próbujemy coś jeszcze w tym wyścigu zyskać. Jakby... Co ja zawsze powtarzam, wyścigi NVR są długie. Ale nie sądzę, żeby na Long Beach mi się udało jakiś fenomenalny wynik wyciągnąć. Nie przy ciężkim samochodem, chociaż w sumie. Może odskakuje temu Porsche. Dobra, mamy na razie P5, 9 sekund straty. Już spokojnie. Myślę, że ciężko będzie coś uzyskać. Jeśli miałbym być szczery. Po pierwsze jest to tor niesprzyjający wyprzedzaniu i tor bardzo techniczny. Właśnie przez takie elementy. To nie wygląda dobrze. Nie wygląda to dobrze. Ale no cóż. Nikt nie powiedział, że Long Beach
będzie tym torem, na którym ja będę zdobywał niewiadomo jak wysokie punkty. P2 dawało dużo nadziei i powodowało też to, że no, mój apetyt się gdzieś tam, wiecie, rozkręcił, bo w sumie... I się mega nie spodziewałem tego P2, więc... Więc jakby, no wiadomo, no myślałem o tym, że no dobra, P2, to w sumie to nic nie znaczy. Ale... To nie jest też tak, bo wiadomo, no jak się ma P3 czy P5, no to... A ja mam P teraz... Startowałem z P2, mam P5. Zbieram do tego Porsche. Spalam litr i... 70 tych na okrążenie, tak? 8. Ja wolę patrzeć na pony jakby. To jest dla mnie klucz sukcesu. Tu opóźniłem hamowanie, czy... Mówiąc szczerze, trochę przestrzeliłem punkt hamowania. Próbuję chłopa dojechać, żeby złapać przynajmniej kontakt i jakoś to łyknąć. Przynajmniej odskoczyłem trochę na pozycję tego chłopa, który jest szósty. Ale Jarku, jak widzisz, uderzał w to. Ty daleko nie zajedziesz, mordo. Dobra. No, w ostatnim zakręcie widzę tę tracę. To jest takie trochę smutne. Dobra, przyjechany pierwszy zakręt. To też... Pohamowanie do tego... Ale rondka na eleganckości. No ja wiem, że... He's feeling the pressure. Christian Gomułka. I to się festnie to znacznie kojarzy, nie? Z pierwszym sekretarzem. Dobra, spokojnie. Boi się? Mamy czwarte miejsce. Dobra, teraz trzecie, walka trzecie. Great job. Kurwa.
Masakra. Na razie się nie wypowiadałem, bo musiałem się skupić. To jest straszne. Myślę, że jest po zawodach. Jeszcze mnie ten przedni zderzak denerwuje. Bo on się po prostu urwał. Wiedziałem, że ściganie się na drugiej plaży. Nie będzie dobrym pomysłem. Ale z kolei mamy Nürburgring, Algarve. Jest parę obiektów, myślę. Których jesteśmy w stanie coś powalczyć. Na pewno lepiej niż to miało miejsce w europejskich mistrzostwach, bo tam końcówka sezonu, tak to wyścigi były po prostu masakrą. Ale bardzo mi miło by było, gdyby mi udało się uzyskać, słuchajcie, satysfakcjonujący wynik, jeśli chodzi o to. To znaczy te mistrzostwa, bo P3 pierwsza trójka będzie dla mnie marzenie, naprawdę. To już przestaje być. To już przestaje być. Wiecie, takie domorosłe ściganko. To już nie jest domorosłe ściganko, są panowie kierowcy już, nie? Jest szybko. Ja próbuję tego chłopa dojechać. Może parę punkcików więcej. Ale z tym moim skrzydłem, że... Ciężka sprawa. No i właśnie... Już prawie. Masakra jest. Teraz do chłopa takie... Właśnie przez... Ja sobie podaruję te P5. Może by tak wypadało, by chociaż dojechać do mety? Osłuszmy może opony. Mój Boże, dobra. Mamy 5,5 minuty do końca wyścigu, więc spokojnie. Dlaczego spokojnie? Bo zaczynam popełniać proste błędy. Dlaczego popełniam proste błędy? Bo się denerwuję. Bo mogę potencjalnie już być... wyżej, może już nawet podium by było potencjalnie. Ale wiadomo, w wyścigach nic nie jest proste. No właśnie, tak jak teraz, kurwa!
Powodzę mnie do wszystkich pasji. Brak możliwości skrętu tego pojazdu. I brak takiej linearności jego prowadzenia. Naprawdę, bo to jest, wiecie, straszne tak jak dla mnie, nie? Fakt faktem, trochę nie jeździłem już Mustangiem moim. Ale... Czekam, aż zgubię ten pieprzony zderzak, naprawdę. Musiałem tak przyjechać, bo przypieprzył w tą rabatę, bez kitu. I wiecie, jaki jest problem? Jestem zdenerwowo jeżdżącym kierowcą, jeśli chodzi o dojechanie teraz do chłopa przede mną, bo wstawiam go 5 sekund. Ale jestem za szybki do tego chłopa za mną. Jeżeli ja sam popełnię jakiegoś idiotycznego błędu, to on mnie nie dogoni. Mam TP6 takie praktycznie 200%, nie? Ale czy ja przyjechałem na długą plażę po P6? Nie, ja przyjechałem po dobry wynik. Miałem szansę nawet na zwycięstwo, gdyby nie pierwszy zakręt. Cała piękna wyścigu samochodu. Już wiem, że się nie zmieszczę. Kurwa, szybko. Ktoś mówił o pewnym P6. Maski. O, dziękuję. Kurwa, spadam. Prawda, opony. Tragiczne rozpoczęcie tego sezonu. Poczułem się przez pewien moment zbyt pewnie. Jak to jest właśnie? Ostatnie okrążenie. To już wiemy. 13 okrążenie toru Long Beach dla nas skończy się na prawdopodobnie P7. Ale walczymy tutaj z Astonem. Walczę z Astonem i on jest ewidentnie szybszy na prosty. Ja z kolei zyskuję na zakrętę. Też może po tych moich uszkodzeniach tego nie widać. Ale wiadomo, nie da sobie go zbudowano. Ale to wszystko spokój, no. Tak, to mogłem, myślę, że mogłem jeszcze jedno podkręcić
znaczy ująć w sensie pozycję skrzydła. O jedną już dość mniej. Już kiedyś mi się zdarzyło na tym odcinku, czy na tym zakręcie, stracić zwycięstwo. Dobra, pierwsze koty za płoty, pierwszy wyścig na International Championship GT4 za nami. No cóż, mamy niską pozycję, siódmą, startowaliśmy z P2, ale chyba mamy najlepszy czas okrążenia, z tego co widzę. Tak, a mój kolega Adam Smith, dziewiąty. No cóż, no nie jest to... A, nie mamy dodatkowego punktów, okej. Okay. Mamy 6 punktów. Nie jest dobrze, nie jest źle, powiedziałbym, że jest średnio. Moi drodzy, no cóż, widzimy się już na Nürburgringu. Wiecie, co wam powiem? Że ja się w sumie cieszę. Cieszę się z tego faktu, że mam mega motywację, żeby te zawody wygrać, a poza tym lubię Nürburgring, ale lubię bardziej chyba tą południową, północną pętlę, czyli Nordschleife, to zielone piękło. Mamy tego, to nieszczęście, że nie ścigamy się na Nordschleife. Czy mnie bardzo ubolewa. To jest stara technika, bo tutaj jeżdżą trochę inaczej. Jeździmy tutaj maksymalnie chyba skróconej pętli Nürburgringa. To nie zmienia faktu. Tak się mówię wolno, bo nie chcę w chłopa uderzyć. A przy okazji uszkadzając sobie z samochodu. Żebym bardzo chętnie chciał wygrać ten wyścig. Ja lubię, bardzo lubię. Good luck. Give it everything on your hot lap. You can do this. Skupmy się, bo tutaj bardzo ważne jest wyjście. Ja się złapać za którymś z tych chłopaków. Bardzo długi dojazd do pierwszego zakrętu. Dobra. Spokojnie, Reszko. Dobrze, wyszliśmy z dużo większą prędkością. Może nie jestem wielkim fanem ani specem, jeśli chodzi o GT4. Ale znalazłem... takie ustawienia Mustanga, które są w stanie relatywnie bazowo spowodować, że samochód nie jest taki nerwisty, jak to było poprzednie. Dobra. I... co nam to wyjdzie? Wow, 1,45,052. Nice! I palimy jakieś 2 litry paliwa na jedno okrążenie. I to wystarczy nam, moi drodzy. Myślałem, że to pole position. Widzimy się już w wyścigu. No, powiem wam jedno, kochani. Wyścigi z pole position są zajebiste, a wyścigi z
kolegom z zespołu obok są jeszcze lepsze. Startowałem jak zwykle źle, bo jakby mogło być inaczej. Tutaj bardzo, bardzo szeroko całą ławą. Spokojnie, spokojnie, Jareczku. Lubię takie warunki, jakie są teraz. Powiem, spokojnie mogę sobie teraz skręcić kółeczko. Lubię warunki, kiedy zachodzi zmierzch. Nie lubię jeździć tak w 100% w nocy, bo no, to jest takie trochę średnie. Bym powiedział. Ale Mustangi pokazują, że rozwój, który był poczyniony w ustawieniach, nie poszedł binarne. Pole position pierwsze w tym sezonie. Jeśli stałem na liczbę tego wyścigu 3. Wiadomo, nie przyznaje się punktów, które nie zostały zdobyte. Zobaczmy, jaki będzie czas otwarcia. Czy będzie szybko? Będzie bardzo szybko. Czas otwarcia 1:45.230. Nie jest źle. Przestrzegam tylko punkt hamowania. Więc hamować deko wcześniej. Znacznie lepiej. Ale to nie jest ważne. Mamy przewagę 3 sekund, 3, prawie 4. Kurwa, właśnie po to jest ta przewaga. O kurwa. Tak w sumie, on jest norwisty. Można to nie spojrzeć, ale na pewno jest przyjemniejszy do prowadzenia niż to było w tych europejskich mistrzostwach. Naprawdę. Da się nim jeździć, to słowo. Mamy pole position, przewagę 3 sekund, zaczynamy trzecie okrążenie tory Nürburgring. To nie jest ta wersja GP, po której ścigało się chociażby Formuła 1 czy DTM-y. Ale jest ona bardzo zbliżona. Kurde, niepotrzebnie. To jest mój błąd, my mistake, my bad, moje łóżko. Tu szeroko. W miarę możliwości. Czekam na coś mocniejszego niż GT4. Coś ciekawszego. Okej, okay, nie powinno się myśleć o seriach wyścigowych. Dzisiaj jeszcze nie pokonało nie skończyło się tych, które się jeździ. Ale szczerze mówiąc, to powoli się zastanawiam. O, tu przestrzelę. Zmierzy się w szykanę.
kurczę, nie wieściłem się. Szkoda. No dobra. Już pozostałem 6,3 sekundy przewagi. Jednak porady Kuby Brzezińskiego i Nikodema Wrzesińskiego, dobrze mówię. Co do nazwiska Niko nie jestem pewien, ale to Wrzesiński, który serdecznie pozdrawiam z kanału Formuła 7. Nie poszły w las, co mnie bardziej Kuby niż... Kuba na gazetę poradzi, słuchajcie. To mnie wyniosłem, źle pojechałem. Tutaj na wyjściu mieliśmy 94 na godzinę. Zobaczymy w następnym okrążeniu, jaki będzie wyjście, jak ja już pojadę tą minią, którą powinien brać na tym zakończeniu na Nürburgring. No. Bo on tam pokazał parę takich prostych ustawień, które jakby zagwarantują wam, że samochód będzie się prowadził lepiej. Będzie szybszy, będziecie mieli top speed i dalej. Między innymi chodzi o ciśnienie, chodzi o zawieszenie, chodzi o położenie tylnego skrzydła, jeżeli mamy jedno skrzydło. Właśnie ciekawostka jest taka, że on testował swojego McLarena, a to, że właśnie Nürburgring. Więc... mega fajnie. Ja się ścigam tym razem GT4. A oni się ścigali tam GT3 właśnie z tym McLarenem. Williams Esport Racing, czegoś tak to się nazywa, ten zespół. Km na godzinę, takie mieliśmy wyjście w tym momencie. Czyli mamy różnicę prawie 10 km na wyjściu z zakrętu. To jest dużo. Dobra, spokojnie sobie prowadzimy. Zostało 12 minut do końca. 12 minut do końca. A ja robię spokojny wyścig, bez żadnych szaleństw. A i też bez nie wiadomo jak zabójczego tempa. Kurwa, nie zmieszczę się tutaj. Drugie ostrzeżenie, nie? Masakra po prostu, masakra. I widzicie, ten wyścig pokazuje wam dobitnie, że jeżeli ja się dobrze czuję na jakimś torze, to jest sytuacja bardzo prosta. Ja kręcę dobre czasy, czy nie wiem sobie. I to też są takie czasy, wiecie, na poziomie. Ja jestem w stanie sobie pogadać, jakby mam to tempo. Zawsze się tutaj hamuję zdecydowanie, ale to jest trochę ślepo i tak nie widzę kogoś w tym, w którym momencie trzeba wyjść ten zakręt. To jest najgorszy problem. Dobra. No i ja się lepiej czuję na tych europejskich torach. Na pewno nie na Long Beach. No ale cóż. Jakby mówiłem, że też nie będę
stwierdzał, że powiedzmy sytuacja jest taka, że na przykład, nie, że no, tester nie będę jeździł, bo tu są na przykład amerykańskie samochody, amerykańskie tory, a ja strzelam w ucha. Nie, ja jestem kierowcą. Jestem kierowcą i jakby wiem, że na których torach mogę pocisnąć, a na pewno dobrze się czuję na to, że właśnie Nürburgring, na to, że Algarve. Zobaczymy, jak na Fuji mi pójdzie. Bo jakby nie miałem przyjemności jeździć samochodem GZ4 na torze Fuji. To jest największy mój mankament w tym momencie. To jest tak, to już tak. Znowu się szykuję, mam godzinny odcinek w tym przypadku. No bo wiadomo, 3 ostatnie wyścigi w testowym materiale. Tutaj mam jeszcze 8 minut 45 40 sekund wyścigu. Najtrudniejszy na tej konfiguracji Nürburgringa, a pośpieszyło się, to jest ta szykana właśnie, którą przejechałem przed chwilą. Pytacie się dlaczego? Bo jak kręcisz bardzo dobre kółko, to może dojść do sytuacji takiej, że przestrzelisz hamowanie. Staje się sytuacja taka, że przefurniesz tą szykanę i ci po prostu nie uznają czasu, no bo jakbyś chciał, ja rzucę dwa ostrzeżenia, więc podejrzewam, że jak tam jeszcze raz zetnę, to dla mnie to się nie skończy dobrze. Tak mi coś się wydaje. Prawdą wiecie, a Bogiem, nie? No ale zobaczymy, jakby... Znów zalałem za dużo paliwa. Bo mam paliwa jeszcze na 20 litrów. To teoretycznie powinienem to 40 okrążeń. Popalimy litr 95 setych na okrążenie. Great driving, mate. That's the fastest second sector time so far. Także... No ale no, jakby to też jest kwestia ustawień. Każdy okurzeń jest... Trochę linie, inne, teraz 2 litry spaliłem na przykład. Nie wiem w sumie czemu. Ale okej. Niech będzie. No i właśnie, widzicie, jest tam ścięcie. Cóż, no, temperaturę mamy znacznie niższą niż na Long Beach. Ale to też jest właśnie uzależnione mocno od toru. I wiem też dobrze. O właśnie. Ja się cały czas boję po Formule 1, słuchajcie. Używania tarek. I to mnie trochę gubi. Trochę mi to gubi, ale no cóż. Wow, jest szybko, jest fajnie.
jakby... Podoba mi się, jak ten Mustang jest rozwijany. Jakby w którą stronę ustawienia sobie zrobiłem. Powiem więcej. Może to być samochód, który daje wam satysfakcję. Mówię tu z pełną odpowiedzialnością. Mustang GTR GT4, którego tak psioczyłem i ojczyłem, daje satysfakcję. Daję wam satysfakcję. Kurde, to się skrzynią się coś na ziemi. Nie sądzę, żeby to było aż tak fascynujące. Czy tam widzę już grupkę kierowców do zdublowania? Nie. No odpuścisz? O, dziękuję. Oj, 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 18,1 sekundy. Jest mocno. Jakby wyścig to podejrzewam 40 minut, albo 30 minut. Nie daj Boże to. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iżbym ich podoblował. Ale nie sądzę, żebym dał radę. 20 minut, nie? Jest to też tak naprawdę maszyna, która daje sporo fartu panu. Koniec końców... Oła! Koniec końców jestem wicemistrzem GT4. Z europejskiej edycji, więc europejskie tory powinny być moją... domeną. Na razie jesteśmy na etapie podniecania się faktem. Że ten sam, że ten Mustang musiał się jebany wmieścić w zakręt. Ostatnie okrążenie. To jest pewne. Ostatni sektor, ostatni wyścig. Ostatni jest wyścig. Ostatnie okrążenie, przepraszam. I mamy to. Kończymy z pierwszym zwycięstwem w GT4 w międzynarodowych mistrzostwach. Można to nazwać swoistymi mistrzostwami świata. Kary są czasem irytujące. Zastrzeżenia bardziej. Bo karami tego bym nie nazwał. Zbliżamy się, słuchajcie, jeszcze tylko ostatnia szykana i jeden zakręt. Teraz jeszcze tylko ostatni zakręt. Się musiałem podrapać z wrażenia, moi drodzy. Wygrywamy pierwszy wyścig.
o Grand, znaczy nie Grand Prix w GT4. Wygraliśmy pierwszy wyścig GT4 w International Championship. Wow, naprawdę wow, 12 okrążeń Nürburgring dało naprawdę nam się we znaki, moi drodzy. No i cóż, tu się mogę więcej powiedzieć. Zobaczymy, jak wygląda klasyfikacja generalna. Trochę powinienem odrobić, myślę. Mam najlepszy czas, ok. Jak to wygląda? Jestem liderem. Jak to szybko się zmienia w tych GT-kach? Raz jesteś na topie, raz jesteś na dnie. Ciekawostka. Zespołowo wygląda to tak. Jesteśmy drudzy. Team Project Cars, czyli te dwie BM-ki prowadzą. Ja staram się w tym momencie odskoczyć, bo mamy tam chyba 8 punktów przewagi, jak dobrze zobaczyłem. Nie jest to dużo, nie jest to mało, ale mamy przecież jeszcze 3 wyścigi. Właśnie Barcelona, ostatnim wyścigiem była Barcelona, też tak średnio mi leży ten top. No nieistotne. W każdym razie mamy jeszcze 3 wyścigi, czyli następny materiał widzimy się w Portugalii, w Japonii oraz w Barcelonie. I na ostatnim, w ostatniej rundzie będziemy, po ostatniej rundzie de facto będziemy podejmować decyzję, jak dalej będzie wyglądała nasza przyszłość, jeśli chodzi o mój motorsport. Nie mam pojęcia, w którą stronę chcę pójść, bo jakby logiczne by było pójście w GT-ki tutaj, super trofeum, ale w puchary monomarkowe w przypadku GT, w przypadku super trofeo Lamborghini średnio mnie jarają. Ciekawą alternatywą wydaje się RS01 Cup Renault, ale również LMP3. Bo formuła odpada. Zobaczymy, moi drodzy, jak to się ułoży, jak to się ogarnie. Jak wyglądają moje odznaki, co? Formuła Rocky World Championship. A ja byłem co trzeci. Clio Cup wygrana. No trochę tych wyzwań jest, jeśli chodzi o to. 180. No nic, moi drodzy. Trzymajcie się, na razie. Do zobaczyska. Pa, pa.